września. Z tej strony Łukasz Fiołek, Fibonacci Gym School. Dajcie mi proszę znać na czacie, czy się dobrze słyszymy. Mam nadzieję, że mnie słyszycie i że widzicie też ekran. Na początku dosłownie 2-3 minutki wprowadzenia, czyli moje podejście do kryptowalut. Dosłownie kilka zdań na temat kryptotradingu, czyli nowego projektu, który jest oparty głównie na analizie technicznej, na profesjonalnej analizie technicznej, gdzie analizujemy aż 5 kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Dash, Ripple i Litecoin. Dajcie mi znać tylko, czy tutaj te kwestie techniczne są ok. Jest ok. Na pewno widzicie slajd tytułowy. Tutaj Wojciech napisał, że ekran jest biały. Według mnie tutaj powinien być slajd tytułowy też już widoczny. Jeżeli macie jakieś problemy techniczne, przelogujcie się, czyli F5, logujecie się, czy odświeżacie pokój jeszcze raz i wszystko powinno nam tutaj działać. Także mam nadzieję, że jest slajd widoczny. Ok, zaczynamy w takim razie. Cel tych spotkań, moje podejście, czyli pasuje, w jaki sposób podchodzę obecnie do szeroko pojętego tematu kryptowalut. Ja to traktuję jako dywersyfikacja portfela. Jaka? 15%. Czyli cały czas tutaj takim moim głównym biznesem, no to jest Forex, analityka i trading, przede wszystkim na Forexie, na tym tradycyjnych walutach, czyli główne pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce, towary, złoto, ropa WTI, ewentualnie też polska złotówka. Natomiast kryptowaluty traktuję w pewien sposób eksperymentalnie, aczkolwiek widzę w nich coraz większy potencjał. Nowoczesna analiza techniczna kryptowalut. Zauważyliśmy, że w Polsce nikt tego nie robi, bo wszyscy albo się zajmują kopaniem i składają koparki, albo zajmują się trzymaniem i są tak zwanymi holderami czy hodlerami. Nigdy nie wiem dokładnie, jak to się mówi, natomiast kupują po prostu i trzymają. My pokazujemy tutaj podejście typowo tradingowe, bo pamiętajcie, na kryptowalutach, podobnie jak na Forexie czy na kontraktach, można handlować na krótko, czyli można sprzedawać coś, czego fizycznie nie mamy. Czyli zawieramy tak zwaną pozycję krótką, jeżeli uważamy, że będą spadki. Takie warianty na spadki również dzisiaj przedstawię. Trading na krypto, przekładam dokładnie te same narzędzia, strategie, techniki, które stosuję od ponad 10 lat na tradycyjnym rynku walutowym, na Forexie. Także tutaj te sygnały też będę Wam pokazywał, jak odczytywać, jak interpretować przykłady. Jeden element edukacyjny, czyli na każdym spotkaniu będę chciał zaprezentować co najmniej jeden układzik, który wykorzystuję codziennie, na co dzień na Forexie. Także takie przełożenie właśnie na kryptowaluty. Często w oparciu o rzeczywiste transakcje, które również były wykonywane. Ok, ważna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, interakcje, jeżeli macie pytania, to śmiało piszcie na czacie. Ja mam podgląd na czat cały czas, także ja bym chciał, żeby to była nawet rodzaj takiej, wiecie, dyskusji, aniżeli suchego mojego monologu, bo jeżeli są osoby, które w temacie siedzą może dłużej jak ja siedzę niecałe 2 lata od strony takiej technicznej, typowo, można powiedzieć, koło roku, gdzie te analizy wykonuję, badam i już traduję. Natomiast jeżeli macie jakieś sugestie na temat tego projektu, w którą stronę mógłby on iść, jakie elementy dodatkowo jeszcze można by wrzucić, piszcie śmiało na czacie. Jeżeli chcecie jakieś inne kryptowaluty, myślę, że z czasem możemy również to rozszerzyć. Ok, jak zarabiać na kryptowalutach? To, co powiedziałem na samym początku, można stawiać koparki, można je produkować, wydobywać, autoryzować transakcje, można je skupywać, tak, czyli cały czas na korektach podbierać, licząc na to, że będzie jakiś niesamowity wzrost i duża zmiana na wartości, to, czy, mówiąc wprost, czyli wystrzelą gdzieś tam w kosmos, tak? Natomiast ja wybrałem ten trzeci styl, w którym się bardzo dobrze czuję, tak, bo go wykonuję od ponad 10 lat, to jest zawód, tym się zajmuję na co dzień, czyli typowy trading na kryptowalutach, możliwość otwierania i zawierania pozycji na długo i na krótko, co też będę pokazywał. Jakie jest moje podejście do tradingu, do typowego tradingu na krypto? Typowe interwały to są interwały wyższe, czyli 4-godzinówka, D1, kilka transakcji w tygodniu, czyli nie jest to typowy trading, taki jak ja uprawiam na co dzień, że to są to 3-5 pozycji nawet dziennie. Nie, na kryptowalutach z racji tego, że te koszty są dosyć duże, tych pozycji jest kilka w tygodniu i to otwarcie mówię, ja póki co uprawiam trading na maksymalnie 5 kryptowalutach, aczkolwiek zaczynam obserwować również te mniej popularne altcoiny, ale to z czasem pewnie paletę
Rozszerzymy. Kilka formacji, które działają na Forexie i te formacje przełożyłem na lut i tylko i wyłącznie te mierzenia, te układy pokazuję na tych spotkaniach. Czyli w pewien sposób biorę za to pełną odpowiedzialność. Z góry mówię, że jestem analitykiem technicznym, czyli wszystkie te ważne informacje odczytuję bezpośrednio z wykresu, tam czerpię, tam szukam sygnałów, stamtąd pobieram główne informacje, także te fundamenty oczywiście też czytam, no bo wiadomo, chcę być w temacie, natomiast główne jakby założenia do mojego podejścia tutaj będę nazywał na podstawie typowego wykresu i tych narzędzi, które wykorzystuję. Ok, przechodzimy do tej najciekawszej części, czyli do typowej analizy technicznej kryptowalut. Zanim zaczniemy, jeszcze spojrzę tylko na czat, bo widzę, że tutaj bardzo dużo pojawiło się pytań. A może zaczniemy od początku. Tutaj to zamieszanie w Chinach zeszłego tygodnia. Tak, aczkolwiek jak będę chciał wam udowodnić, faktycznie to miało miejsce. Nawet w piątek byliśmy świadkami tego. Według mnie tego typu wypowiedzi tam prezesa JP Morgan, czy właśnie te giełdy, to były takie zawirowania, które miały doprowadzić do zniżki ceny, którą można było wychwycić na poziomie FIBOT, czyli na, jakby wam to dobrze uzmysłowić, na Forexie mamy coś takie pojęcie smart money, czyli ci duzi gracze, banki inwestycyjne, banki centralne, fundusze hedgingowe, które w pewien sposób manipulują ceną, kreują rynek. Wydaje mi się, że to przełożenie w postaci różnych informacji na kryptowalutach ma bardzo, jest dosyć duże podobieństwo i między innymi te zawirowania właśnie zeszłego tygodnia z końcówki doprowadziły do tych spadków, które od strony technicznej bardzo ładnie mogliśmy opisać. I to wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób na przykład w przyszłości tego typu informacje interpretować, no i przede wszystkim wykorzystać. Okej, co tutaj jeszcze mamy? Proszę o analizę kolejnej pary. Tutaj Robert pisze, że jasne, jeżeli starczy nam czasu, postaram się to przeanalizować. Czyli było to wypełnienie geometrii. Wojciech piszesz dokładnie tak i może od tego sobie zaczniemy. Ja tylko powiem jeszcze na samym wstępie, że ja często wykorzystuję te dane makroekonomiczne. Tutaj mówię w kontekście typowo rynku walutowego, Forex. Wykorzystuję jako wypełnienie techniki, wypełnienie układów harmonicznych, wypełnienie geometrii. I tutaj, jeżeli sobie zobaczymy na interwale dziennym, czy nawet tygodniowym, to tego typu, no na jedynce zobaczcie, bardzo ładnie to widać, to tego typu wypełnienie geometrii właśnie miało miejsce w piątek. Zwróćcie uwagę na te dwie strzałki zielone, to była analiza, którą wykonywaliśmy również tydzień temu, czyli ostatnie szczyty, klasyczny układ zasady zmiany biegunów. Widzimy, że tutaj był ważny opór. Po wybiciu ten poziom na zasadzie biegunowości staje się wsparciem. No tutaj mamy okrągły poziom $3000, także dodatkowa taka zapora popytowa, ważny round level, który jak widzimy zadziałał. No to jest jeden z elementów, typowo price actionowy układ, natomiast tę precyzję, którą my otrzymujemy z wykresu, to jest precyzja na podstawie wewnętrznego mierzenia FIBO. No i tutaj takim wewnętrznym poziomem był poziom 61,8. Zwróćcie uwagę, że te poziomy niemalże idealnie się na siebie nałożyły. Było na dużej dynamice dojście cieniem w to miejsce. Zwróćcie uwagę, że to nie było żadne inne miejsce, także nie mówimy tutaj o przypadkowości, a o bardzo dużej dokładności, bardzo duża precyzja tego zagrania. Na interwale H4 dosyć fajnie też to wyglądało. Zwróćcie uwagę, takie typowe markowanie ceny, czyli sztuczna podaż dochodzi, wypełniamy 61,8 i od tego miejsca już księgujemy wzrost. Według mnie tutaj takim pierwszym przystankiem, czyli lokalnym oporem, który na pewno ja będę obserwował, to jest ta linia żółta. Zwróćcie uwagę, tutaj zaznaczyłem mocniczo jako czerwoną strzałkę. Dosyć ważny opór, okolice 4070. Według mnie okrągły poziom 4000 spokojnie będzie do zaksięgowania. Czyli ten round level, zwróćcie uwagę, z 3000 do 4000 cena praktycznie poszła w ciągu kilku dni, bo pamiętajmy, że na kryptowalutach, czyli inaczej jak na Forexie mamy handel 5 dni na dobę, 24 przez 5, tak? Czyli 5 dni przez 24 godziny. Tutaj na krypto, no według mnie dosyć dużą zaletą, bo nie ma żadnych luk weekendowych i tak dalej, jest handel 24/7, tak? Czyli cały czas praktycznie handlujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. No i tutaj dlatego powiedziałem w ciągu kilku dni, no bo od piątku, sobota, niedziela, rynek zrobił, kawałek poniedziałku, rynek zrobił prawie 1000 dolarów. Według mnie te 4000 będzie do zaksięgowania.
Tutaj ciekawym oporem również jest poziom FIBO, czyli mierzymy, co robię w tym momencie. Ja będę mówił dokładnie, tak żebyśmy wszyscy zrozumieli, nawet osoby, które nie mają dużego doświadczenia z technikami FIBO, żeby to było jasne i przede wszystkim ciekawe dla nas. Co robimy? Mierzymy cały ten ruch, a no po to to robimy, żeby sprawdzić, gdzie wypadają najbliższe opory. Mówiąc wprost, gdzie ten rynek może dojechać i z którego miejsca może się odbijać. Tutaj widzimy, że mamy dość ładne poziomy, które nam się grupują z tą linią żółtą. Ja o tej linii już przed chwilą mówiłem. To jest dosyć ważny poziom, okolice 4000. Widzimy 4100, 4000. Czyli tutaj jest taki pierwszy przystanek do tych wzrostów. Jeżeli by ten poziom został wybity górą, to wtedy kolejnym oporem na zasadzie biegu nowości, czyli to, co ma być, jeżeli jeden poziom zostaje wybity, kolejny poziom jest do zaksięgowania. 7, 8, 6, okolice 3459. Tutaj będziemy mieli do czynienia z układem harmonicznym. Na naszej grupie, ja tę grupę Wam w tym momencie podsyłam i dajcie mi znać proszę na czacie, czy jesteście również z nami na grupie facebookowej Crypto Trading. Ja ją wysłałem na czacie. Jeżeli macie Facebooka, wydaje mi się, że wszyscy mają Facebooka, dołączcie, to jest grupa oczywiście otwarta dla wszystkich. Tam typowe techniczne podejście, czyli coś, czego tak naprawdę w Polsce chyba nikt nie robi, profesjonalna analiza techniczna z wykorzystaniem skutecznych i dokładnych przede wszystkim narzędzi wynikających z analizy technicznej. Dajcie mi znać, czy link, który Wam wysłałem do tej grupy dotarł na czacie, czy możecie w niego kliknąć. Dajcie mi proszę znać, czy jest. Jest, działa. Super, ok. Także tam się na co dzień spotykamy i tam dyskutujemy tylko o technice tych głównych kryptowalut. Także ten układ pewnie też po tym spotkaniu tam zaprezentuję w postaci grafiki, screena, czy też obrazka, który zamieszczę. Ok, 61,8. Podsumowując już naszego Bitcoina, tutaj dwa poziomy, które mnie interesują. Żeby to było czytelne, ja to zaznaczę za pomocą dwóch strzałek. Pierwsza strzałka czerwona, 4140, 4000, czyli według mnie tutaj spokojnie pierwszy przystanek ewentualnie. Natomiast pierwsze takie miejsce docelowe tych wzrostów, to jest nawet tutaj widzimy ta linia trendu, ona może być gdzieś tam wyżej zaksięgowana, okolice 4459. Czyli co robimy? Na pewno mierzymy cały ten ruch spadkowy i na podstawie tych mierzeń Fibonacciego odczytujemy najbliższe opory. I tak to, moi drodzy, w praktyce wygląda. Pierwsze miejsce, tak jak mówię, okolice 4000, 4100. Jeżeli tutaj cena dojdzie, wrzucam analizę na Crypto Trading, analiza techniczna na Facebooku i zastanawiamy się, co dalej. Jeżeli się pojawią jakieś symptomy na spadki, jakieś sygnały, które będą nas ostrzegać przed tym, że tutaj może być odbicie w dół, ja będę o tym informował. Ok, dobrze. Następna kryptowaluta. No powiem Wam, jedna z moich ulubionych, ona troszeczkę bardziej dokładnie i technicznie chodzi, co ważne, czyli Ethereum. Część ustawień tutaj wykasuje. Tutaj widzę, że niektóre zadziałały bardzo ładnie, zobaczcie. Tę strzałkę muszę przekopiować. No i zobaczcie, co się takiego na Etherze wydarzyło. To jest poziom, omówiłem dokładnie tydzień temu. Tydzień temu te spotkania analityczne rozpoczęliśmy. Wspominałem o czymś takim jak klaster Fibonacciego. Klaster Fibonacciego, czyli zagęszczenie się dwóch poziomów, nałożenie się pewnych mierzeń na siebie. W jakim celu? Ano w takim celu, że jeżeli te poziomy się na siebie nałożą, to prawdopodobieństwo odbicia jest dosyć duże. I tutaj dałem komentarz, ten komentarz cały czas jest taki sam, o którym powiedziałem w poniedziałek. Zwróćcie uwagę, z jak dużą precyzją to zadziałało. Ważny klaster 786 FIBO, okrągły poziom 200,00. Zobaczcie, co się stało, rynek doszedł do 200 i odjechał prawie 100 dolarów. Także niesamowita zmienność na kryptowalutach jest. Dla niektórych jest to duża szansa. Ja zawsze podchodzę do tematu, że to może być pewnego rodzaju nawet zagrożenie, bo pamiętajmy, że taka zmienność zawsze działa w dwie strony. Jeżeli jesteśmy po złej stronie rynku, to pamiętajmy o czymś takim jak zlecenia stop loss, żeby tę stratę ucinać, zwłaszcza jeżeli jeszcze spekulujemy na dźwigni finansowej, bo trading bardzo często praktycznie zawsze, bo to jest można powiedzieć synonim tego słowa, odbywa się na lewarze, na tak zwanej dźwigni finansowej 1 do 50, 1 do 100, no, w zależności od tego,
u jakiego brokera i jaki ten lewar sobie wybierzemy. Po prawej stronie widzicie niebieskie poziomy. To są okrągłe poziomy, które jak widzimy dobrze, bardzo dobrze działają. Co to znaczy? To znaczy, że to są psychologiczne miejsca, o które trwa tak naprawdę walka na rynku, które bardzo często są naruszane, są przebijane i cena do nich dochodzi. Zwróćcie uwagę, jak to było tutaj. Na samym początku zbliżamy się do 400, mamy odreagowanie i tutaj walczymy o utrzymanie poziomu 300.00. Jest konsolidacja, czyli rynek delikatnie dochodzi, przebija, odbija się, walczymy gdzieś tutaj w bliskim położeniu 300.00, no i rynek odpuszcza ten poziom. Jeżeli widzimy, że jest spadek, kolejnym wsparciem jest następny okrągły poziom, no czyli 200.00, tak? Tutaj od tego miejsca się odbijamy, według mnie 300 jest do zaksięgowania. Tutaj część elementów możemy sobie dopasować i na pewno tutaj ta czerwona linia, którą zaznaczam w tym momencie, to jest bardzo ważny opór na Ethereum. To są okolice, już wam mówię, 340. To jest poziom, od którego tutaj te spadki się zaczęły. Także pamiętajmy, że bardzo często, tak od strony typowo technicznej podchodząc, do tego miejsca rynek po prostu wraca, nie? Czyli według mnie tutaj okolice 340 mogą być do zaksięgowania. Oczywiście na samym początku tutaj ten opór 300.00 powinien być wyłamany. Póki co się zbliżamy do tego miejsca, ja żadnych pozycji nie mam, obserwuję sobie formację no i patrzę na to, co tutaj może się pojawić. Okej, jedno mierzenie mogę już wykasować, bo one nam zadziałało. Czy to żółte mierzenie wykasowuje? Zobaczmy w pewnym pomniejszeniu. Ja zawsze sprawdzam wykres w różnych skalach czasowych. Tutaj mamy H4. Zobaczymy sobie troszeczkę szersze spojrzenie, czyli D1, interwał dzienny. Wykres powiększamy. Tak to wyglądało z pewnej perspektywy czasowej, z troszeczkę takiego szerszego spojrzenia. No tutaj te mierzenia oczywiście cały czas pozostają takie same i kluczowe miejsce, słuchajcie, kluczowy opór, to są te dwa poziomy. Podsumujmy sobie, jak to na eterze wygląda. 300.00 i tam sprawdzamy, tam będę was informował, co się takiego dzieje i poziom na 340. Plus minus oczywiście należy dodać te kilkanaście może dolarów, bo to na różnych giełdach, ja wiem, że te kwotowania są naprawdę różne. Ja porównywałem swego czasu kilkanaście giełd różnych i maksymalna różnica, jaką widziałem, odchylenie od ceny, to było ponad 100 dolarów na Bitcoinie, więc dosyć dużo. Także zawsze pewnego rodzaju tutaj poprawkę należy brać. Ok, kolejna kryptowaluta, którą na pewno musimy omówić na tym dzisiejszym live'ie, to jest Ripple. Ripple bardzo ładnie wypełnił układ harmoniczny. Zwróćcie uwagę, w zeszłym tygodniu wspominałem o układzie typu XABCD. To jest układ tak zwany Fibonacci Team Pattern, czyli układ harmoniczny wewnętrzny oczywiście, który jest modyfikacją tradycyjnego układu harmonicznego. I tutaj pierwsze pytanie do was. Czy kojarzycie z analizy technicznej takie formacje jak takie układy jak formacje harmoniczne, formacje Gartleya, formacje wewnętrzne, zewnętrzne, formacje XABCD? One są różnie nazywane, natomiast wyglądają mniej więcej w ten sposób, jak tutaj widzicie. Czyli często je zaznaczamy za pomocą trójkątów, za pomocą XAB, BCD, bo to są jakby dwie struktury, one się składają zawsze z dwóch elementów. Tutaj mamy pierwszy element, ten zaznaczony kolorem niebieskim, tutaj drugi trójkąt, czyli tak naprawdę są dwie takie podstawy. Kojarzycie, jakie formacje harmoniczne kojarzycie? Napiszcie mi na czacie, jest ich kilka. Jest ich kilka. Ich podstawowych są cztery, natomiast są już pewne modyfikacje, tak zwane współczesne układy harmoniczne. Możemy sobie zrobić taką powtórkę. Napiszcie mi na czacie, jakie układy kojarzycie. Ok, widzę, że piszecie. Grzegorz napisał nietoperz. Układ nietoperza, układ kraba, cypher, Gartley, krab, dokładnie. Jeżeli chcecie poznać układy harmoniczne, możecie wejść na nasz serwis fiboteamschool.pl. Ja wam pokażę na blogu. Te wszystkie układy są dokładnie rozpisane. No i po lewej stronie macie coś takiego jak baza artykułów. Ja wam również za chwilkę to podeślę.
Tutaj macie te wszystkie schematy dokładnie rozrysowane i co ważne, przede wszystkim dla osób, które nie znają tych schematów, tych formacji, dosyć dobry komentarz, taki typowo techniczny, w jaki sposób te układy czytać, jak one wyglądają, jak się ich nauczyć, bo to jest mega ważne. No oczywiście będziemy je omawiać w praktyce, bo to jest najlepsza nauka na tych live'ach w poniedziałki i w środę na pewno o godzinie 12:30. Myślę, że w piątki z czasem też to wprowadzimy. Także tutaj macie taką bazę artykułów, typowa zakładka analiza techniczna, są te wszystkie układy, tak jak widzicie, układ Gartleya, nietoperza, korekta prosta ABCD i tak dalej. One są wszystko tutaj, wszystkie dokładnie opisane. Dobrze, przechodzimy dalej w takim razie do części analitycznej, na RIPL. Ważnym wsparciem cały czas jest ten punkt D. Zwróćcie uwagę, okolice 7886, bardzo ważne techniczne miejsce, okolice 0,1680, 0,1520. No, według mnie tutaj takim pierwszym oporem, który rynek raczej powinien zaksięgować, to są okolice 0,1950. Ja myślę, że spokojnie tutaj to miejsce dojdziemy i przebijemy i ciekawą projekcją, tak zwaną ekspansją Fibonacciego, czy projekcją APP jest układ 1-to-1. Już Wam pokazuję dokładnie, na czym on polega. Wyznaczamy to na wykresie i sprawdzamy, gdzie jest projekcja 100%. Ta projekcja powinna być zaznaczona bardzo dokładnie, dlatego ja tutaj to zaznaczę w ten sposób, czyli od punktu B mierzymy, punkt B, punkt C i punkt D. To sobie dokładamy i mierzenie F100 jest dla mnie kluczowe, czyli 0,2140, 0,2140, 0,2160. Jak się nazywa ten układ? Tutaj Mario zadał pytanie. Ten układ, który tutaj widzicie, Fibonacci Team Pattern, czyli 61,8 położenie punktu B, punkt D 886. Tradycyjny Gartley, czyli klasyka z układu harmonicznego, to jest 7,86. Bardzo często tutaj ten 7,8,8,8 jest testowany. Generalnie, słuchajcie, zasada. W układach harmonicznych wewnętrznych zakończenie układu jest na 7,8 lub 8,86. To jest taka, wiecie, zasada, można powiedzieć, ogólna. Także punkt D, czyli ten punkt decyzyjny, ta końcówka układu, ten punkt, który nas interesuje de facto, no bo tutaj zawieramy pozycję, tutaj kupujemy, to jest właśnie albo 7,8, albo 8,86. Dla ułatwienia jest to jeden z takich głębszych, to są dwa najgłębsze wewnętrzne mierzenia FIBA. OK, najbliższym oporem, bo do tego tutaj się będziecie przymierzać, okolice 0,1950, i mierzenie F100 0,2150, czyli różnica między jednym a drugim. Tutaj widzimy, no w pipsach to by było 200 pipsów, tak? Natomiast na Ripple nie wiem dokładnie, jak to mam opisać, czy to w punktach, czy w centach. Natomiast te poziomy warto sobie pamiętać. Pewnie też będziemy je opisywać na naszej grupie. OK, lecimy dalej. Dasz, napiszcie mi na czacie, jakie kryptowaluty najczęściej obserwujecie. Jakie są wasze ulubione kryptowaluty? Czy to jest typowy Bitcoin, na który wszyscy patrzymy? No, jakby nie było, jest chyba najbardziej popularny. Czy może są to jakieś altcoiny? Czy może jeszcze jakieś nowe kryptowaluty? Napiszcie. Jeśli nie jest to oczywiście żadną tajemnicą, ale myślę, że możemy sobie je też przeanalizować, tak? Bitcoin, Litecoin, Lisk, OKCoin, BTC, Ethereum, Kamilu Tave, krypto nie znam, ten skrót nic mi nie mówi albo nie kojarzę w momencie tego skrótu. Jeżeli o mnie chodzi Ethereum, powiem Wam, że porównywałem dosyć mocno, na samym początku w ogóle porównywałem bardzo mocno Bitcoina z Ethereum, troszeczkę inaczej chodził wtedy. Teraz one są bardzo mocno ze sobą skorelowane, aczkolwiek według mnie Ethereum jest bardziej techniczne. To, co tam rozgrywają, jest w mojej ocenie bardziej dokładne, bardziej precyzyjne niż Bitcoin. No na Bitcoin oczywiście reaguje najbardziej żywiołowo, te spadki są takie, można powiedzieć, spektakularne, wszyscy myślą, że to już jest bańka i tak dalej, aczkolwiek to są techniczne miejsca, które po prostu są wypełniane przez rynek. Więc tutaj do momentu, jak się to wszystko zachowuje logicznie, technicznie, ja bym nie mówił, nie używał takich słów, że to jest, wiecie, jakaś bańka, jakieś szaleństwo i tak dalej. Według mnie to wszystko technicznie
póki co się rozgrywa. No jeżeli chodzi o Dasha, tutaj walczymy z tym wewnętrznym mierzeniem 61,8. Ja bym uważał z racji tego, że ono, zobaczcie, zostało wybite górą. Tutaj ta świeca, jeżeli się dobrze przyjrzymy, ona wybita górą tutaj już została, także 61,8 może być odrzucone. Ciekawe poziomy, to są te poziomy, które, o których mówiłem wcześniej, wynikają z tych mierzeń głębokich wewnętrznych. Zwróćcie uwagę na 7,8, 8,8, 6 i według mnie na Daszu docelowo tutaj do tego miejsca dojdziemy z dwóch powodów. Po pierwsze mamy lukę, bardzo często te luki, które były na wykresie, to jest ta luka tutaj z samego szczytu, początek września tego roku, bardzo często rynek lubi wracać i księgować luki ponownie. Na Forexie, na tych tradycyjnych parach walutowych, to są nawet takie stałe zagrania, które ja też lubię, bo je wykorzystuję. Bardzo często rynek do luki powraca. No i tutaj fajne potwierdzenie w postaci tych dwóch wewnętrznych mierzeń FIBO. Bardzo ładnie to się uzupełnia tutaj z tą teorią luk, tak zwane okna cenowe. Myślę, że spokojnie do zaksięgowania. 353, 370. Jeden. Ok, i na zakończenie Litecoin, tutaj bardzo fajna reakcja, zwróćcie uwagę na 161,8, czyli tak zwane mierzenie alternatywne. Mierzenie alternatywne, to znaczy mierzenie wydłużone, zobaczcie, 34,73, cena do tego miejsca doszła, odbijamy się i domykamy tę lukę. Zwróćcie uwagę, to jest znowu to samo zagranie, tak? Była tutaj luka. I te spadki, zwróćcie uwagę, domknęły lukę, nie? To jest bardzo częsty taki prognostyk, który ja wykorzystuję, z racji tego, że jeżeli mamy lukę, to ona w długiej perspektywie bardzo często jest domykana. Także warto też na to zwracać uwagę. Walczymy o okrągły poziom 50,00, także ta luka tutaj gdzieś cały czas powinna nam przypominać o sobie, z racji tego, że rynek właśnie może walczyć o jej utrzymanie. No, dosyć ważnym oporem, o którym należy pamiętać, to jest ta zielona linia tak zwanego oporu. Wcześniej wsparcia, czyli mamy tutaj strzałki zielone, czyli oznaczają kupno, wzrosty, natomiast ta strzałka czerwona może oznaczać wyhamowanie. Nie mówię, że od razu będą spadki, natomiast technicznie często tak wygląda, że tutaj od tego miejsca cena się odbijała, potem było wybicie i powracamy do tego miejsca. Także poziom, o którym pamiętajmy, na koniec to są okolice 62-61. Tutaj dosyć ważne techniczne miejsce, na pewno będę to obserwował, jeżeli będzie wyhamowanie, może nawet będę rozgrywał to na krótko. Ok, słuchajcie, pół godzinki za nami, te live będą trwały, myślę, tak maksymalnie pół godziny, taki szybki przegląd na razie pięciu kryptowalut, techniczne poziomy, mam nadzieję, sobie zapamiętaliście, zanotowaliście. Dołączcie do naszej grupy, bo tam bardzo dużo piszemy, publikujemy analiz takich typowo technicznych, na temat tych pięciu wybranych kryptowalut. Ja wam jeszcze raz te namiary na naszą wysyłam. Dajcie mi też znać na czacie, tylko tak szczerze, czy te spotkania są dla was pomocne, czy one wam się podobają, te nasze live'y o godzinie 12:30. W każdy poniedziałek, w każdą środę taką typową technikę, typowe techniczne podejście do kryptowalut, czyli żadne newsy, żadne fundamenty, myślę, że każdy sobie monitoruje to we własnym zakresie. Mnie to, wam szczerze, jakoś średnio interesuje, aczkolwiek wiadomo, trzeba być w temacie, natomiast z wykresu odczytujemy według mnie tę esencję, te najważniejsze elementy i te elementy, te sygnały, te strategie będę tutaj co drugi dzień, tak samo południe o godzinie 12:30, będę pokazywał. Dlaczego o 12:30? Widziałem takie pytanie, dlatego że o 12:00 robię analitykę na Forexie, na tym tradycyjnym Forexie, na parach walutowych, indeksach, surowcach. Pół godzinki i tutaj po tym, jak to skończymy, 12:30 odpalam analitykę kryptowalut i do 13:00 maksymalnie rozmawiamy o wykresach. Ok, dobrze. Tyle, jeżeli o mnie chodzi. No, wrzuciłem wam info na czacie odnośnie grupy. Jeszcze raz wrzucam, bo widzę, że weszło gdzieś tam wyżej. Także jeżeli was interesuje typowe podejście do kryptowalut, no to serdecznie zapraszam. Ok, do usłyszenia w takim razie za dwa dni, czyli w środę o godzinie 12:30. Pamiętajcie, każdy poniedziałek, każda środa 12:30 słyszymy się na live'ach. Trzymajcie się, cześć!